kwestia linii kolejowej nr 7 z Lublina do Warszawy, a zwłaszcza tego odcinka, na którym pracowało, zdaje się, do wczoraj Astaldi, bo do wczoraj było to ostateczne ultimatum PKP PLK do powrotu do pracy na tej trasie i zdaje się, że Astaldi nie wróciło, z tego co wiem. Moje spotkania z podwykonawcami, zarówno tu w Urzędzie Wojewódzkim w poniedziałek, jak i w Warszawie we wtorek, to są spotkania oczywiście nie strony tego postępowania, bo wojewoda w żaden sposób nie uczestniczy w tej inwestycji, ale przede wszystkim związane z troską o to, żeby po pierwsze ta linia kolejowa jak najszybciej powstała i to zdaje się, że jest na dobrej drodze. A po drugie kwestia roszczeń podwykonawców. No nie da się zbudować tej linii kolejowej bez podwykonawców, a nie da się ich poprosić o dalszą pracę na tej linii, jeśli się nie zaspokoi ich roszczeń. Stąd natychmiastowe spotkanie w PKP PLK, z którego byłem ogromnie zadowolony. Podczas spotkania we wtorek w PKP PLK zostały ustalone następujące rzeczy. Podwykonawcy, którzy są zatwierdzeni przez PKP PLK zgodnie z umową z Astaldi i posiadają komplet dokumentów, otrzymują natychmiast środki finansowe, które Astaldi im zalega. I oto wczoraj, jak Państwo dokładnie wiecie, kilka firm otrzymało przelewy na kwotę ponad 14 milionów złotych z zaległości, które Astaldi miał wobec nich. Są podwykonawcy, którzy całkowicie zgodnie z przepisami prawa i całkowicie zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy PKP PLK i Astaldi byli podwykonawcami zatwierdzonymi przez inwestora, bo taki był wymóg w umowie. Wykonawca zobowiązał się do realizacji inwestycji również przy pomocy podwykonawców. Przy czym wymóg w umowie był taki, że każdy podwykonawca ma być zatwierdzony przez inwestora, przedstawiony i zatwierdzony. Więc ci, którzy byli zatwierdzeni, którzy posiadali komplet dokumentów na to, że wykonali prace budowlane, prace zostały odebrane i potwierdzone przez wykonawcę, otrzymali właśnie środki finansowe natychmiast. To jest 14 milionów złotych. Natomiast jest całe grono podwykonawców, którzy mają problem z tym, że nie byli zatwierdzani przez PKP PLK, mimo tego, że wiedzieli, że taki jest wymóg w umowie, to zobowiązali się do pracy na rzecz Astaldi bez zatwierdzenia ze strony PKP PLK. To już jest pierwszy problem. Im oczywiście i wszystkim podwykonawcom należy się wynagrodzenie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i nikt się od tego wynagrodzenia nie uchyla. Co więcej, właśnie tego dotyczyło spotkanie we wtorek, żeby wyjaśnić tę okoliczność. Wyjaśnialiśmy najpierw w Urzędzie Wojewódzkim w poniedziałek, żeby później wyjaśniać we wtorek, czy odwrotnie, wtorek i środa to były, zdaje się, tak? Wtorek i środa. Każdy otrzyma zapłatę, tylko że trzeba potwierdzenia, że człowiek przywiózł, dajmy na to, 10 wywrotek żwiru i ten żwir poszedł na tą budowę. No inaczej nie da się zapłacić publicznych pieniędzy. Na zasadzie, dzień dobry, nazywam się Jan Iksiński, przywiozłem 2 koparki żwiru. A to bardzo proszę pieniądze. To nie jest kwestia inwestycji prywatnej, tylko środków publicznych, które muszą być rozliczone z dokumentacją. Jeśli podwykonawcy nie mają tej dokumentacji, to muszą ją zgromadzić i przedstawić do zatwierdzenia PKP PLK. Na podstawie tego dopiero będzie zapłata. I cały zespół, który zajmuje się rozliczeniem podwykonawcami, został wzmocniony radykalnie przez PKP PLK od środy właśnie po to, żeby na bieżąco weryfikować dokumentację przedstawianą przez tych, którzy tej dokumentacji jeszcze nie zgromadzili. Z przykrością stwierdzam, że na kilkudziesięciu podwykonawców, którzy byli w PKP PLK, był jeden czy dwóch, w tym jeden w charakterystycznym kubraczku czerwonym, który przyszedł tam tylko po to, żeby rozwalać to spotkanie. Nie był zainteresowany wyjaśnieniami PKP PLK, jaka jest najszybsza droga, zgodna z prawem, bo nikt niezgodnie z prawem tego nie zrobi, najszybsza droga zgodna z prawem do tego, żeby rozliczyć środki finansowe, tylko był zainteresowany tym, żeby sobie tam urządzać spektakl polityczny. Zresztą, jak się wydaje, był gotowy już na to, żeby składać natychmiast dokument, że będzie blokował jakieś tam inwestycje. I jak słyszę, odbyło się kolejne spotkanie z wykonawcą Astaldi, zdaje się, wczoraj. Informowali mnie o tym podwykonawcy już wówczas, kiedy to spotkanie było. Ja żałuję, bo gdybym wiedział, że jest spotkanie z Astaldi i wykonawcami, podwykonawcami wczoraj w Lublinie, to nie pojechałbym do Kancelarii Prezydenta na bardzo ważne wydarzenie dotyczące wręczania not identyfikacyjnych kolejnych odnalezionych szczątek żołnierzy niezłomnych, tylko zostałbym w Lublinie na spotkaniu Astaldi z podwykonawcami. Z jakiegoś powodu podwykonawcy nie informowali mnie o tym spotkaniu, później mając pretensje w sieci, że nie byłem na tym spotkaniu. Te pretensje to jest czysta polityka nakręcana przez absolutnie kilku tylko spośród podwykonawców, dlatego że 99% zainteresowanych jest jak najszybszym rozliczeniem. Tenże pan, który od początku próbował
zepsuć rozmowy i w Urzędzie Wojewódzkim, i w PKP PLK. Wczoraj również zgłosił się do PKP PLK w Lublinie, przedkładając dwa pudełka dokumentów, z czego, jak się okazało, w tych dużych pudełkach były dokumenty centymetrowe. Natychmiast zostało wyjaśnione temu panu, że brakuje takich i takich dokumentów, brakuje potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Pracownicy PKP PLK gotowi byli nawet dać pieczątkę i długopis, żeby usiadł i potwierdzał za zgodność. Zabrał te dokumenty i powiedział: tak się bawić nie będziemy, będziemy blokować. Jeszcze raz to powtarzam, żeby stwierdzić jednoznacznie, są wichrzyciele wśród tych podwykonawców, którym w ogóle nie zależy na tym, żeby rozliczyć się z PKP PLK, a zależy na tym, żeby zrobić burzę. A burzy nie ma, dlatego że środki finansowe są płacone, 14 milionów złotych właśnie zostało wypłaconych. Trwa weryfikacja następnych dokumentów. Umówiłem się, co więcej, razem z zarządem PKP PLK i z podwykonawcami na spotkanie 15 października w Lublinie, czyli już za 11 dni, tak? Czy tam za 10 dni, po to, żeby zweryfikować te pierwsze dni pracy nad weryfikacją dokumentów, bo nikt nie chce zostawić podwykonawców w samym sobie. Nie odpowiadamy tylko za tych, którym nie zależy na rozliczeniach, a na zrobieniu burzy wokół niestety nieuczciwości Astaldi, bo przecież cały problem wynika z nieuczciwości Astaldi, które, jak się okazuje, nie chce dalej wykonywać tej inwestycji. Co do dalszych losów inwestycji, jak Państwo wiecie, do wczoraj było ultimatum ze strony PKP PLK dla Astaldi, żeby powróciło do pracy. Jak sądzę, nie wróciło do pracy, więc będą następne kroki PKP PLK związane z procedurą przewidzianą w prawie zamówień publicznych. Mam zapewnienie i na tym mogę poprzestać. Mam zapewnienie ze strony PKP PLK, że do robót można wrócić w sposób natychmiastowy, jak tylko rozwiąże się sprawa obecności bądź braku obecności Astaldi na budowie, na trasie linii kolejowej nr 7 do z Lublina do Warszawy. To szczególnie jest w trybie natychmiastowym, jak tylko uporają się przedstawiciele PKP PLK z rozliczeniami z podwykonawcą i oczywiście z kwestią prawną dotyczącą obecności i sytuacji prawnej Astaldi na tej budowie, bo Astaldi złożyło, jak wiemy, jakiś dokument, w którym stwierdziło, że nie jest w stanie dalej kontynuować tych prac. To nie jest wypowiedzenie umowy, bo nie ma takiego trybu wypowiedzenia umowy na tej podstawie. To jest odstąpienie od robót budowlanych w związku z tym, że nie są w stanie dalej kontynuować tych robót. To wszystko było wyjaśniane w środę na konferencji prasowej. W związku z powyższym PKP PLK wezwało Astaldi do powrotu do budowy i do prac na tej linii kolejowej w ciągu 2 dni. Wczoraj te 2 dni minęły i zdaje się, Astaldi nie wróciło, więc będą następne czynności związane z dokończeniem określania statusu prawnego Astaldi na budowie na linii kolejowej nr 7 z Lublina do Warszawy. Resztę szczegółów Państwo uzyskacie w PKP PLK, ja nie jestem stroną. Ja jestem tylko zainteresowany tym, żeby opóźnienie w związku z nieuczciwością Astaldi było najmniejsze z możliwych, bo nam jest potrzebna linia kolejowa nr 7 z Lublina do Warszawy.